Siemano wszystkim, z tej strony Piorun Brzalek, taki naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj sobie sprawdzimy, ile rdzeni procesora wpierdala Cyberpunk 2077 z dodatkiem Widmo Wolności. Mogę sobie wyjść w systemie Linux. W systemie Linux mogę sobie wyjść z gry. I sobie przejdziemy w monitor systemu. Gdzie znowu muszę wyjść. To tak to wygląda na chwilę obecną. Procesor jest używany w 40%. O, oddalę. Tak to wygląda. Tyle pamięci RAM, tyle procesora jest obciążane. 40%. OK. To mamy zaliczone. Gra chodzi sobie w czasie rzeczywistym. Jeszcze sobie zerkniemy na właściwości systemu. To są moje właściwości systemu Linux Ubuntu. Jak widzicie. Więc nie jest źle, gry widzicie, Cyberpunk dużo nie bierze, ale dysponuje, jak sami widzicie, kartą graficzną RX 580, która ma pamięć własną 8 GB. No, więc Cyberpunk 2077, żeby ktoś mi nie powiedział, Phantom Liberty, czyli Widmo Wolności. Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Terminal, tak, mogę sobie grając, mając grę otwartą, wejść w terminal. NeoFetch, komenda w Ubuntu i to jest cała specyfikacja systemu. Więc ja uważam, że tutaj komputer nawet nie jest obciążony zbyt bardzo. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Chuj wam w dupę. Chuj wam w dupę. Zawsze i wszędzie straż piekła kurwa mi będzie. Zawsze i wszędzie policja w Santo Domingo chujami będzie.